Młoda Wałbrzyszanka chciała zrelacjonować interwencję policji wobec bezbronnego kierowcy i pokazać, jak wygląda polska policja w Wałbrzychu. Ku jej zdziwieniu mężczyzna podejmuje próbę ucieczki, potrąca funkcjonariusza i niszczy stojący przed nim pojazd. Wałbrzyska policja opisuje całe zdarzenie łącznie z tym, czego nie widać na filmie. Do zdarzenia doszło 15 marca tego roku przy ulicy 1 Maja w Wałbrzychu. Film wczoraj pojawił się na profilu facebookowym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Z opisu wynika, że został opublikowany, by pokazać, jak przez takie nagrania buduje się negatywny obraz policji, który sprzedaje się w sieci. Autorka nagrania relacjonuje, że była świadkiem, jak mężczyzna stał na parkingu i nic nie robił, a odjeżdżając zatrzymała go policja. Nikt nie wie dlaczego, nawet kierowca tego nie wie. Nagle w czasie filmowania zdarzenia mężczyzna rusza, uderza z impetem w parkujący przed nim pojazd oraz policjanta. Kierowca ucieka, a policja udaje się za nim w pościg. Film urywa się po emocjonalnym komentarzu autorki. Ja pierdzielę! O mój Boże, ja to nagrałam! Ja to nagrałam! Ja to nagrałam, proszę Państwa! Ja to nagrałam! Zapytaliśmy wałbrzyską policję, jak to zdarzenie wyglądało z ich perspektywy. Policjanci zawsze podejmujący kontrolę drogową mają jakieś podejrzenie. Często jest to właśnie podejrzenie, że osoba jedzie w stanie nietrzeźwości. Często jest to podejrzenie, że jedzie bez uprawnień. I w tym przypadku właśnie tak było. I tu pojawia się problem, bo nagrywająca film osoba nie ma tak naprawdę jakiejkolwiek wiedzy odnośnie przeprowadzonej interwencji. Już na początku kontroli, z niewyjaśnionych wtedy przyczyn okazało się, że mężczyzna podjął ucieczkę, a kilkaset metrów w podwórku porzucił pojazd i uciekł. Dzień później ostatecznie trafił w ręce wałbrzyskich policjantów i usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Odebrane mężczyźnie zostało także prawo jazdy. Być może, gdyby zachował się zupełnie inaczej, zakończyłoby się po prostu na zwykłym legitymowaniu i mężczyzna pojechałby dalej. Ponadto 27-latek, jak się okazało, mieszkaniec Wrocławia, odpowie też za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Grozi mu do 5 lat więzienia. Pojazd, którym się poruszał, nie należał do niego, był z wypożyczalni. Niewykluczone, że ubezpieczyciel będzie domagał się od niego zwrotu świadczeń na rzecz pokrzywdzonych, ponieważ uciekł z miejsca zdarzenia. Policja, broniąc swojego wizerunku, zwraca uwagę na przekaz, jaki płynie z podobnych nagrań. Tak niestety właśnie wygląda większość filmów szkalujących policjantów, a nasze działania zawsze mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta. Wyobraźmy sobie, że film jest wrzucony do sieci bez tej sceny, kiedy ten kierowca ucieka. Przekaz medialny może być zupełnie inny.